Godzina dziesiąta rano, nowa stacja. Pociąg staje pod dachem. Hałas, krzyk, bieganina. Wokulskiego napada od razu trzech Francuzów, ofiarujących mu usługi. Nagle ktoś chwyta go za ramię. No, Stanisławie Piotrowiczu, twoje szczęście, żeś przyjechał. Wokulski przypatruje się przez chwilę jakiemuś olbrzymowi, z czerwoną twarzą i konopiastą brodą. Wreszcie mówi. Ach, Suzin. Padają sobie w objęcia. Suzinowi towarzyszy jeszcze dwóch Francuzów, z których jeden odbiera Wokulskiemu bilet na rzeczy. — Twoje szczęście, żeś przyjechał — mówi Suzin, całując go jeszcze raz. — Myślałem, że się skręcę w tym Paryżu bez ciebie. — Paryż — myśli Wokulski. — O mnie mniejsza — ciągle dalej Suzin. — Takaś zgardział pomiędzy waszą parszywą szlachtą, że o mnie już nie dbasz. Ale dla ciebie samego szkoda pieniędzy. Straciłbyś z pięćdziesiąt tysięcy rubli. Dwaj Francuzi towarzyszący Suzinowi ukazują się znowu i mówią im, że już mogą jechać. Suzin bierze pod rękę wokulskiego i wyprowadza go na plac, gdzie stoi mnóstwo omnibusów i powozów jedno- i dwukonnych z woźnicami umieszczonymi z przodu lub z tyłu. Przeszedłszy kilkanaście kroków, trafiają na dwukonny powóz z lokajem. Siadają i jadą. Patrzaj, mówi Suzin, to ulica Lafayette, a to bulwar Magenta. Jedziemy wciąż Lafayette, aż do hotelu przy operze. Powiadam tobie, cud nie miasto. No, a jak zobaczysz elizejskie pola, a potem między Sekwaną i Rivoli. Ech, ja tobie mówię, cud nie miasto. Kobiety tylko trochę za nadto wypychają się, ale tu inszy smak. Na wszelki sposób cieszę się, żeś przyjechał. Pięćdziesiąt albo i więcej tysięcy rubli to nie nic. Odwidzisz opera, a od bulwar kapucyński, a od nasza chata... Wokulski spostrzega ogromny pięciopiętrowy gmach formy klinowatej na wysokości drugiego piętra otoczony żelazną balustradą przy szerokiej ulicy wysadzonej niezbyt starymi drzewami, pełnej omnibusów, powozów, ludzi konnych i pieszych. Ruch jest tak wielki, jak gdyby co najmniej połowa Warszawy biegła na zobaczenie jakiegoś wypadku. Ulica jest tak gładka jak posadzka. Widzi że jest w samym środku Paryża, lecz nie doznaje ani wzruszenia, ani ciekawości. Nic go nie obchodzi. Powóz wjeżdża we wspaniałą bramę, lokaj otwiera drzwiczki, wysiadają. Suzin bierze Wokulskiego pod rękę i prowadzi do małego pokoiku, który po chwili zaczyna wznosić się w górę. – A od winda! – mówi Suzin. – Ja mam tu dwa mieszkania! – Jedno na pierwszym piętrze za sto franków dziennie, drugie na trzecim za dziesięć franków. I dla ciebie wziąłem za dziesięć franków. Trudna rada, wystawa. Wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada machoniowe meble, szerokie łóżko pod Baldachimem i szafę mającą zamiast drzwi ogromne lustro. Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu. Chcesz jeść czy pić tu, czy w sali? No pięćdziesiąt tysięcy twoje, bardzo kontent. Powiedz mi, po raz pierwszy odezwał się Wokulski, za cóż to ja mam dostać pięćdziesiąt tysięcy? Może i więcej. Dobrze, ale za co? Suzin rzuca się na fotel, opiera ręce na brzuchu i wybucha śmiechem. O, za samo to, że się pytasz. Inny nie pyta, za co weźmie pieniądze, tylko dawaj, a ty jeden chcesz wiedzieć, za co zarobisz takie pieniądze? Ach, ty gołąbku, to nie jest odpowiedź. Zaraz ja tobie odpowiem, mówi Suzin. Najpierw za to, żeś ty mnie jeszcze w Irkucku przez cztery lata rozumu uczył. Żeby nie ty, ja nie byłbym ten Suzin co dziś. No a ja, Stanisławie Piotrowiczu, ja nie wasz człowiek. Za dobro daję dobro. I to nie odpowiedź, wtrącił Wokulski. Suzin wzruszył ramionami. Już ty w tej izbie nie chciej ode mnie objaśnienia, a tam na dole sam zrozumiesz. Może być. Kupię trochę galantery i paryskich, a może być kilkanaście statków kupieckich. Ja po francusku ani w ząb. I po niemiecku też. Więc trzeba mi człowieka takiego jak ty. Nie znam się na statkach. Bądź spokojny. Znajdziem tu inżynierów kolejowych i morskich i wojskowych. Mnie nie o nich chodzi, ale o człowieka, który by gadał za mnie, dla mnie. Zresztą mówię tobie... Jak zejdziemy tam na dół, miej ty dwie pary oczów i dwie pary uszów. Ale jak wyjdziemy stamtąd, nie miej ty nawet pamięci. Ty to potrafisz, Stanisławie Piotrowiczu, a o resztę nie pytaj się. Ja zarobię dziesięć procent, tobie dam dziesięć procent od mego zarobku i sprawa skończona. A na co to, dla kogo i przeciw komu, nie pytaj. Wokulski milczał. O czwartej przyjdą do mnie fabrykanci amerykańscy i francuscy. Możesz zejść? spytał Suzin. Dobrze. A teraz przejdziesz się po mieście? Nie, teraz pójdę spać. No to i dobrze. Chodźże do twego mieszkania. Opuścili numer Suzina i o kilkanaście kroków dalej weszli do podobnego zupełnie saloniku. Wokulski rzucił się na łóżko, Suzin wyszedł na palcach i zamknął drzwi. Po odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Może nie tyle zasnąć, ile odpędzić od siebie jakąś myśl natrętną, przed którą uciekł z Warszawy. Przez pewien czas zdawało mu się, że jej nie ma, że została tam i że dopiero szuka go stroskana, tułając się od krakowskiego przedmieścia do Alei Ujazdowskiej. – Gdzie on jest? Gdzie on jest? – szeptało widmo. – A jeżeli poleci za mną... Spytał samego siebie wokulski. No już chyba tu mnie nie znajdzie w tak wielkim mieście, w takim ogromnym hotelu. A może mnie już szuka, pomyślał. Zamknął oczy jeszcze mocniej i począł huśtać się na materacu, który wydał mu się nadzwyczajnie szerokim i wyjątkowo sprężystym. Był pogrążony w dwóch szmerach. Za drzwiami na hotelowym korytarzu Ludzie rozmawiali i biegali, jakby w tej chwili stało się coś. Za oknem, na ulicy, rozlegał się nieokreślony hałas, na który składają się turkoty licznych wozów, dźwięki dzwonów, głosy ludzkie, trąbki, wystrzały i Bóg nie wie co, a wszystko przytłumione i odległe. Potem przywidziało mu się, że jakiś cień zagląda do jego okna, a później, że po długim korytarzu ktoś chodzi ode drzwi do drzwi, puka i pyta. Czy nie ma go tu? Istotnie ktoś chodził, pukał i nawet zapukał do jego drzwi, lecz nie odebrawszy odpowiedzi, poszedł dalej. Nie znajdzie mnie, nie znajdzie, myślał Wokulski. Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie same łóżko z baldachimem, a na nim siebie. Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu. Sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny świadek. On sam. Co za oryginalne szpiegowanie, mruknął. Głupie te szafy z lustrami. Zerwał się z łóżka, jego sobowtór zerwał się równie szybko. Pobiegł do okna, tamten także. Otworzył gorączkowo walizka, żeby przebrać się i tamten również zaczął przebierać się, widocznie z zamiarem wyjścia na miasto. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju. Widmo, przed którym wyjechał z Warszawy, było już tu i stało za progiem. Umył się, włożył czystą bieliznę, przebrał się. Było ledwie w pół do pierwszej. Trzy i pół godzin, pomyślał, coś trzeba z nimi zrobić. Ledwie otworzył drzwi i już znalazł się służący z frazesem, Monsieur? Wokulski kazał zaprowadzić się do schodów, dał służącemu Franka i zbiegł z trzeciego piętra na dół, jak człowiek, którego ścigają. Wyszedł przed bramę i zatrzymał się na chodniku. Ulica szeroka, wysadzona drzewami. W jednej chwili przelatuje koło niego ze sześć powozów i żółty omnibus, naładowany podróżnymi wewnątrz i na dachu. Na prawo, gdzieś bardzo daleko widać plac, na lewo pod hotelem, niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku i piją kawę. Panowie są jak wydekoltowani: mają w dziurkach od guzików kwiaty lub wstążeczki i zakładają nogi na kolana akurat tak wysoko, jak przystoi w sąsiedztwie pięciopiętrowych domów. Kobiety szczupłe, małe, śniade, z ognistymi spojrzeniami, lecz skromnie ubrane. Wokulski idzie w lewo i za węgłem tego samego hotelu, w tymże samym hotelu widzi drugą markizę i drugą gromadę ludzi pijących coś obok chodnika. Tu siedzi ze sto osób, jeżeli nie więcej. Panowie mają miny impertynentów, damy są ożywione, przyjacielskie i pełne prostoty. Powozy jedno i dwukonne toczą się w dalszym ciągu. Gromady pieszych pędzą co chwilę w jedną i drugą stronę. Przesuwa się żółty i zielony omnibus. Tym zaś przecinają drogę omnibusy brunatne. Wszystkie napełnione wewnątrz. Wszystkie obładowane podróżnymi na dachach. Wokulski znajduje się na środku placu, z którego rozchodzi się siedem ulic. Liczy raz i drugi siedem ulic. Gdzie iść? Chyba w kierunku drzew. Akurat dwie ulice przecinające się pod kątem prostym są zadrzewione. Pójdę w kierunku ściany hotelu, myśli Wokulski. Robi pół obrotu w lewo i staje zdumiony. W głębi na lewo widać jakiś potężny gmach. Na parterze szereg arkad i posągów, na pierwszym piętrze olbrzymie kolumny kamienne i nieco mniejsze marmurowe ze złoconymi kapitelami. Na wysokości dachu, w kątach orły i złocone posągi unoszące się nad złoconymi figurami rozhukanych koni. Dach bliżej płaski, dalej kopuła zakończona koroną. A jeszcze dalej dach trójkątny, również dźwigający na szczycie grupę figur. Wszędzie marmur, brąz, złoto. Wszędzie kolumny, posągi i medaliony. Opera? myśli Wokulski. Ależ tu jest więcej marmurów i brązów, Aniżeli w całej Warszawie. Przypomina sobie swój sklep, ozdobę miasta, rumieni się i idzie dalej. Czuje, że Paryż na pierwszym kroku przytłoczył go i jest kontent. Ruch powozów, omnibusów i ludzi pieszych zwiększa się w zastraszający sposób. Co kilka kroków werendy, okrągłe stoliki, ludzie siedzący przy chodnikach. Za powozem, który ma z tyłu lokaja, toczy się wózek ciągniony przez psa. Mija go omnibus, potem dwaj ludzie z tragami, potem większy wóz na dwóch kołach, potem dama i mężczyzna konno, i znowu nieskończony szereg powozów. Bliżej chodnika wózek z bukietami, drugi z owocami, naprzeciw pasztetnik, roznosiciel gazet, handlarz starzyzny, szlifierz, roznosiciel książek, handlarz odzieżą. Figaro, exposition, guide parisien, trois francs, trois francs ktoś wsuwa Wokulskiemu książkę w rękę, on płaci trzy franki i przechodzi na drugą stronę ulicy. Idzie szybko, lecz pomimo to widzi, że wszystko go wyprzedza, powozy i piesi. Oczywiście jest to jakiś olbrzymi wyścig, więc przyspiesza kroku, A choć jeszcze nikogo nie wyścignął, już zwraca na siebie powszechną uwagę. Jego przede wszystkim atakują roznosiciele gazet i książek. Na niego patrzą kobiety. Z niego w drwiący sposób uśmiechają się mężczyźni. Czuję, że on Wokulski, który tyle hałasu robił w Warszawie, tutaj jest onieśmielony jak dziecko i dobrze mu z tym. Ach, jakże pragnąłby znowu zostać dzieckiem z owej epoki, kiedy to jego ojciec naradzał się z przyjaciółmi, czy go oddać do kupca, czy do szkół. W tym miejscu ulica nieco zgina się na prawo, Wokulski pierwszy raz spostrzega dom trzypiętrowy i napełnia go jakaś rzewność Dom trzypiętrowy między pięciopiętrowymi. Cóż to za miła niespodzianka. Nagle mija go powóz z grumem na koźle wiozący dwie kobiety, jedna całkiem mu nieznana, druga… – Ona? – szepcze Wokulski. – Niepodobieństwo. Mimo to czuje, że siły go opuszczają. Na szczęście jest obok kawiarnia. Rzuca się na krzesło, tuż przy chodniku, zjawia się garçon, o coś pyta, a następnie przynosi mazagran. Jednocześnie jakaś kwiaciarka przypina mu róże do tużurka, a roznosiciel gazet kładzie przed nim figaro. Wokulski tej rzuca dziesięć franków, temu franka pije mazagran i zaczyna czytać. Jej królewska mość królowa Izabela mnie gazetę i chowa ją do kieszeni. Nie dokończywszy mazagranu, płaci za niego i wstaje od stołu. Garcon patrzy spod oka, dwaj goście bawiący się cienkimi laseczkami zakładają nogi jeszcze wyżej, a jeden z nich impertynencko przypatruje mu się przez monokl. Gdybym tego Franta uderzył w twarz, myśli Wokulski, jutro pojedynek i może zabiłby mnie. Ale gdybym ja jego zabił. Przeszedł około Franta i spojrzał mu w oczy. Elegantowi monogl spadł na kamizelkę i opuściła go ochota do pół uśmieszków. Wokulski idzie dalej i z największą uwagą przypatruje się kamienicom. Cóż tu za sklepy. Najlichszy z nich lepiej wygląda aniżeli jego, który jest najpiękniejszym w Warszawie. Domy ciosowe, prawie na każdym piętrze wielkie balkony albo balustrady biegnące wzdłuż całego piętra. Ten paryż wygląda, jakby wszyscy mieszkańcy czuli potrzebę ciągłego komunikowania się, jeżeli nie w kawiarniach, to za pomocą ganków, myśli Wokulski. I dachy są jakieś oryginalne, wysokie, obładowane kominami, najeżonymi blaszanymi kominkami i szpicami. I na ulicach co krok wyrasta albo drzewo, albo latarnia, albo kiosk, albo kolumna zakończona kulą. Życie kipi tu tak silnie, że nie mogąc złużyć się w nieskończonym ruchu powozów, w szybkim biegu ludzi, w dźwiganiu pięciopiętrowych domów z kamienia, jeszcze wytryskuje ze ścian w formie posągów lub płaskorzeźb, z dachów w formie strzał i z ulic w postaci nieprzeliczonych kiosków. Wokulskiemu zdaje się, że wydobyty z martwej wody wpadł nagle w ukrop, który burzy się, i szumi, i pryska. On, Człowiek dojrzały i w swoim klimacie gwałtowny, poczuł się tu jak flegmatyczne dziecko, któremu imponuje wszystko i wszyscy. Tymczasem dookoła niego wciąż wre i kipi, i szumi i pryska. Nie widać końca tłumów ani powozów, ani drzew, ani olśniewających wystaw, ani nawet samej ulicy. Wokulski stopniowo zapada w odurzenie. Przestaje słyszeć hałaśliwą rozmowę przechodniów, potem głuchnie na krzyki handlarzy ulicznych, wreszcie. Na turkot Potem zdaje mu się, że już gdzieś widział takie domy, taki ruch, takie kawiarnie. Później myśli, że ostatecznie jest to nic wielkiego, a nareszcie budzą się w nim zdolności krytyczne i mówi sobie, że jakkolwiek w Paryżu częściej można słyszeć język francuski aniżeli w Warszawie, to jednak akcent tutejszy jest gorszy i wymowa mniej wyraźna. Tak rozważając, zwalnia kroku i zaczyna nie ustępywać z drogi. I kiedy myśli, że dopiero teraz Francuzi zaczną go wytykać palcami, spostrzega ze zdziwieniem, że już coraz mniej zwracają na niego uwagę. Po jednogodzinnym pobycie na ulicy stał się zwyczajną kroplą paryskiego oceanu. To i lepiej mruczy. Do tej chwili co kilkadziesiąt kroków na prawo i na lewo rozsuwały się domy i widać było jakąś boczną ulicę teraz jednolita ściana domów ciągnie się przez kilkaset kroków zaniepokojony pośpiesza i ku wielkiemu zadowoleniu dociera wreszcie do bocznej ulicy skręca trochę na prawo i czyta Saint-Fiacre. uśmiecha się przychodzi mu bowiem na myśl jakiś romans Pawła Koka znowu boczna ulica i znowu czyta du de nie znam, mówi do siebie. O kilka kroków dalej widzi ri która mu przypomina jakąś sprawę kryminalną, a potem cały szereg krótkich uliczek, wychodzących naprzeciw teatru gimnaze. Cóż to znowu, myśli spostrzegłszy na lewo ogromny budynek, niepodobny do żadnego z tych, jakie znał dotychczas. Jest to olbrzymi prostokąt z kamienia, a w nim brama z półkolistym sklepieniem. Oczywiście brama, która stoi na przecięciu się dwóch ulic. Obok niej budka, gdzie zatrzymują się omnibusy, prawie naprzeciw kawiarnia i chodnik oddzielony od środka ulicy krótką, żelazną balustradą. O paręset kroków dalej druga podobna brama, między nimi szeroka ulica ciągnąca się na prawo i lewo. Ruch nagle potęguje się, tędy bowiem przejeżdżają aż trzy gatunki omnibusów i tramwaje. Wokulski spogląda na prawo i znowu widzi dwa szeregi latarni, dwa szeregi kiosków, dwa szeregi drzew i dwa szeregi pięciopiętrowych domów ciągnących się na długość krakowskiego przedmieścia i nowego światu. Końca ich nie widać. Tylko gdzieś head daleko ulica podnosi się ku niebu, dachy zniżają się ku ziemi i wszystko znika. – No, choćbym miał zbłądzić i spóźnić się na sesję, pójdę w tamtą stronę – myśli – Wtem na skręcie wymija go młoda kobieta, której wzrost i ruchy robią na Wokulskim silne wrażenie. Ona? Nie. Naprzód ona została w Warszawie, a powtórę spotykam już drugą taką. Złudzenia.